Siema, tu Matys, a to jest kolejny odcinek Prince of Persia, także lecimy dalej z tematem. Ruszamy tutaj w przystań, jakąś zatopioną czy niezatopioną przystań, coś w tym stylu. Może zdobędziemy wreszcie jakiś podwójny skok. Co, tutaj nic nie ma, po prostu trzeba się na górę spindrolić, tak? Dobra. Tutaj jednak nie było nic takiego. Myślałem, że coś na górze, a tutaj z boku? Nie. Dobra. Tam można koło sobie zasunąć. Tutaj nic. Dobra. Na razie prosta droga, przyjemna. Aha. Czym ty jesteś? No i tutaj jakiś większy teren już się zaczyna. Czy tam można zejść na dół tylko? Chyba z góry trzeba coś zrzucić, nie? Jakaś znajdźka. Ogłoszenie traktatu. Niniejszym nakazuję zaprzestanie walk i zgadzam się otworzyć port w celach handlowych. Dekret wydany przez króla Dariusza, króla królów, podpisany przez generał Tomyrys Śmiałą. Okej. Okay. No, tam już wyżej się nie wskoczy. Nie ma takiej nawet możliwości. Więc trzeba tutaj na prawą stronę. Jakiś nowy przeciwnik. Wow! A ja cię tak porobię, co? Haha! Ze mną te numery. Tutaj na dół fajne są kryształeczki. Tylko jak tu się na dół? Tak się na dół można przedostać. Tu wyskoczy coś, co będzie strzelało. Pewnie też. Dobra. O, tutaj można rozwalić sobie przejście. Na górze nic nie ma ciekawego. O, skrzynę. O, super, mogę sobie zmienić wreszcie. Coś lepszego dodać. No, ale mogę tylko zmieniać przy moim... Łaka łaka. Łak łak. Co tutaj jest dalej? No może tam na górę sprawdzę, jak może... Może... A nuż nie będę mógł w ogóle tutaj wejść, więc... Fajnie sobie to sprawdzić. Tu mogę ciachnąć się. I gdzieś tam przejść dalej, ale tam widziałem jeszcze, że jest... O kurde! Kurde, gościu! Masz niezłe... Ataki z daleka. No i tu musi być, jest. Ale z przejściem gdzieś dalej, oczywiście. To zmienię sobie teraz amulet. Masz maksma, to chyba mogę sobie wydupcyć. W takim razie coś zadwadać. Czwartek na zakończenie startowej serii. Umiarkowanie zwiększam od wszystkich ataków wręcz, gdy masz mało zdrowia. Zabicie wroga, bo niewielki wybuch zadający niewielkie obrażenie, to jest fajne. Nie znaczy zwiększenie szatry uzyskanej po każdym zablokowaniu ciosu.
Wyłonię wielką falę do ziemi, gdy zniszczysz swój znacznik teleportacji. Podane zablokowanie ciosu przeważnie nieznaczne. Zdrowie nieznacznie zmniejsza wrażenie, że ona otrzymywa nad podpalenia. To to. Będą zadawać jakieś tam obrażenia. Fajne. Tutaj jest teleportacja. Jeszcze stópka mi brakuje i będę mieć możliwość kolejnej fiolki z życiem. Także fajnie. Kurde, spadło wszystko. Ała, w dół. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu mogę przejść, ale mogę jeszcze tu na górę. Kurczę. Dużo, dużo, dużo miejsc. No, przeskocz. Dobra. Jeszcze tutaj mogę. Ała, ała. A tutaj mogę z tej strony sobie hopsnąć. Dobra. I skrzynunia, co mi dasz? Amuleton. I czymże jest ten amuleton? Gniew wretragny. Nieznacznie zwiększa wrażenie od ataku falą Atry. O, nawet i spoko. Dobra, mogę w takim razie tam na prawo albo tutaj we w dół. To może tu we w dół. No kurde, jak to bije! I tutaj może gdzieś mogę przejść, może. Latający tutaj skurczybyk. O, dużo życia mają. Szczerze powiedziawszy. To mogę sobie zjechać tym na dół. W taki sposób, dobra. I teraz mam dojście do tego miejsca, do którego w sumie muszę iść. Ale czy chcę iść? Jak tutaj cała lokacja jeszcze jest do ogarnięcia. Chyba nie chcę iść. Opa, opa. Dobra, już tam spadło, to niech... Niestety, niech będzie spadnięte. Teraz muszę zrobić to... inteligentnie. Dobra. I jestem w domu. O, nowy strój. Koralowa skórka. Postać skórki koralo... O matko, nie, no tak to nie będziemy się bawić. Nie ma takiej opcji nawet. Sobie w tym pobiegę. No i co? Wyżej już nie wejdę. No nie ma opcji wyżej wejść. Bez podwójnego skoku nie da rady. A to ja sobie zostawię znacznik, że tutaj jest takie coś. I tutaj na górę, i tutaj w takim razie. To schodzimy. Ała. Na górę. Wejdziesz tu? Dawaj, dawaj. Koraliki, kryształy. Co tutaj będzie się czaiło?
Pryło czaiło. Mogę iść dalej, albo mogę iść wyżej. Sprawdźmy wyżej. O nie, myślałem, że się zatrzyma. Dobra, to tutaj nie mogę. Tutaj mogę. Bóg Simurg znika z nieba. Oj, nie mogę tak rzucić z lotu, niestety. No i dobra, tu mam w lewo i mam w prawo oczywiście. I jeszcze tutaj wyżej. No to chyba mogę w jedyny sposób prawilny zrobić tak. Oj, cholera, spadło wszystko! Dobra, dawaj na lewo. Coś tu jest, to nie, mogę niżej. No to dawaj niżej, no. Co to, to? Wow, rozumiem zamysł. Dajże się uleczyć. Ulalalala. Dużo was tutaj. Kurde. Opcia papcia. Dawaj. Nie mam czym przeleczyć. No nie. Jak to mnie walnęło? To tak robi taki boom. Okej. Okay. Dobra, jak tam? Łomatko, jak daleko? Matko i córko. Dobra, w takim razie speedrun. Dobra, w sumie nie jest tak daleko. Trochę się zamyśliłem jednak przy tej walce i totalnie się zesrałem, nie? Na początku to trzeba tego gościa się pozbyć. Masakra, kolejnie! No weź, kurde! Co ty robisz? Sargon! Chodźcie, pierun! Dawaj tu, chodź tu! Cholerniku ty. Jezu, panika jak nie wiem. Wyszło. Ulala, dwie skrzyneczki. Ha. Ej, nie uciekaj. Więcej. 3031. Mogę sobie ulepszyć buteliczkę. Bardzo fajne to. Bardzo fajna wiadomość jest to. Przepraszam za krzyki. Nie!
Dobra. Chodźmy dalej. Chodź się, ty! Nie ten guzik. Mina! Mina jakaś! Co jest mina? Czy będę mógł jakąś użyć w jakiś sposób? Tutaj też wyjdziesz, maciarz, z góry. Przyjdziesz do mnie? Super, super unik. To nie, nie zrobiłem unika, tylko zrobiłem blok, ale jestem głupi. Dobra, idziemy. Przecież nie mogę iść, bo nie mam teleportacji tutaj. Ale amulet sobie zmienię. To jest do dupy. Nie to. To. Niewielki bóg zaznaczony. To jest słabe, jak nie wiem co, jak nie wiem co. Większość wszystkich ataków wręcz, gdy masz mało zdrowia. Wrażenie tylko falą atry. Może to sobie wezmę. Będę miał jakiś kolejny etap ataku. To by było fajne. Za 3. Okej. Może ja sobie sprawdzę teraz tą stronę. Tam wrócę na górę. Czekaj, mam tu teleportację. No tak. Gdzie jest to schronienie? Ja wskazałem schronienie. Jup, siemanko. Poproszę ulepszenie miksturki. I już nie ma, w ogóle. To tutaj 1200 mi teraz potrzeba, żeby sobie ulepszyć na kolejny poziom. Mam 4 miksturki, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Wracamy. Ten łuk też bym sobie, kurde, mógł ulepszyć. Wioska piratów. Dobra, dawaj w tę stronę, sprawdzimy co tutaj jest. Tutaj jest... Zatkiano, nie do przejścia, dobra. Czyli się rozwikłało. To teraz tam wyżej w prawą stronę zobaczę. To było tutaj. Tam nie wyjdę. Tutaj nawala jakieś dziwne coś. Mnie tu ucho swędzi, cholera jasna. I teraz będzie trzeba zrobić jakiś myk trik. Ej, czemu nie mogę? Czemu? Co jest? No. Tamtą stronę jeszcze trzeba iść. No, kryształków. Dobrze sprawdzać ściany, moi drodzy.
czy ja tam przeżyję? Nie przeżyję. Ale tutaj, jak najbardziej. I skrzynunia, miło. Nowym amuletem kolejnym. Biały paw. Wystrzeliwuje 3 strzały w dużym rozproszeniu. Siła każdej strzały jest umiarkowanie mniejsza. Okej. Okay. I fajno nam się tutaj zamknęło. I tam w dół, rozumiem. Okej. No to nie mogłem, prawda? Już nie pamiętam. Ty, nie pamiętam tutaj. Znacznika sobie nie ustawiłem. No tobie sobie ustawiłem, bo jestem inteligentny, ale to nie ustawiłem, bo nie jestem już inteligentny. Dobra, nieważne. Gdzie jestem, co ja robię? Tutaj mogę coś zrobić ciekawego. Otworzyć sobie... takie pierdoły. No i co mi to, kurde, dało? Nie wiem. Nic. Tak zwane nic. No i dobra, tu się zamknęło. No to w dół trzeba zejść. Tu mam maksa. No kurde, co to za zejście? Co to za miejsce? Co to było? Co ja zrobiłem? Hej! Chciałbym tak umieć zawsze. Człowieku. O, koleżanka. Śpiewaczka operowa. Dawaj tę mapkę. Jak tutaj to wygląda? Boże, szkurna mać. Ło kurna, aż mi łeb rozbolał, nie? Jezusie święty. A tu jeszcze, o matko, tu jeszcze. Tu teraz zejdę tędy. O, patrzcie, tutaj mogę iść w sumie. Tutaj nie ma przejścia. A tutaj będzie złącznik chyba. Dobra. Zrobimy tak. Idę tędy. Nie będę szedł tutaj. Idę do tego punktu po prostu. I tyle. Jezu, jaka ta mapa jest wielka. Aż mnie normalnie zatkało, nie? Ciekawe, czy ja to by... A widzicie, ja to tędy nie mogę. Zablokowane to całkiem fajna informacja. Czy coś z tej strony? Coś tam? Nie. A już tego nie odzyskam. Szkoda. Dobra. Czy to będzie jakaś winda? Coś w tym stylu? Się zesrałem, ale dobra. Tędy nie przejdę. No to nawet i dobrze. No i tu jest już punkt kulminacyjny tej podróży.
Ale oczywiście chcę sobie tamten punkt jeden ogarnąć. Dobra. I to jest ten punkt tutaj. Tutaj nie wejdę, tutaj już nie będę las, bo tu mam zamknięte, tu nie przejdę. Tutaj już sobie darujemy na razie. Tutaj jakiś statek, czy coś, tu jakaś fala. Cholera jasna. Dobra, dawaj do tej studni, gościu. Dobrze idę, dobrze idę, oczywiście, że dobrze idę. Co w tej studni się ukrywa? Na pewno trochę przeciwników losu. Jezu, jak krzyż do góry polecił. Chodźże tu. Twierdzisz, że parę kryształków i to tyle. Nawet znajdźki tu nie ma, no serio? Ale bida. Ale dupszko. Parę kryształków i nic więcej. Dobra, dawaj do tej jamy. Wyglądało jak do rozwalenia coś. Dobra, po 3 godzinach dotarłem do miejsca. Do którego musiałem dojść. Użyj nadawnego ataku, aby zamoczyć. Okej. Jest stary pijany. Sargon, are you? Oh, crumbs and sour skies. You're not ready to enter the pit of eternal sands yet? Eh? You will need more of the Simorgh's power just to break the seal to the pit. Okay. To meet the darkest of souls and strike a deal to save your friend, you must show proof of courage and proof of cleverness. Courage and cleverness? Listen carefully. Among the trees, a challenge awaits. A daunting path where courage tempts fate. Beneath the boughs, secrets lie. Only the brave will dare to try. And? A labyrinth. Where knowledge finds its home. Within winding aisles, the seekers roam. With cleverness and guidance, no answer is unknown. I'll prove I have what it takes to save Hassan. You are driven and spirited, just as I thought. Use your eye, thingamawatsit, to find your next Simorgh feather. As for me, I don't want to be here when all hell breaks loose. What do you mean, when all hell breaks loose? I do want to watch, though. Well, good luck, Sargon. No dobrze. Nie jestem gotowy jeszcze, żeby to zrobić. Ale... dwie pieczęcie już mam z głowy.
No bo tam nie wejdę na górę. Racja to. Tutaj. Chociaż wejdę? Że wejdę. Nie wejdę, tego nie mam. Au. Auć. Ale tutaj jest gdzieś drzewo. Drzewo. Nice one. You found another path in the depths. I will let your way. Spoko, oświetlić drogę, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę. Coś tutaj na górze może. Tu na górze nic. Gdzie ja mam ogólnie się teraz przedostać? Aż na ten sam koniec. O kurde. Dobra, czyli by trzeba iść tam, gdzie byłem tak naprawdę, ale tutaj jeszcze sobie odkryję. Tą lewą stronę, może coś tutaj też ciekawego będzie. W sumie to te katakumby, nie lubię po nich chodzić. Ups. Dawaj dupę. Ale mam skrzynę, o nie. Nie no, w sumie fajne te cztery atakowa seria. Bo daje mi troszeczkę więcej damage od zadaje tym. Sobie pani to ulepszyć by było, żeby było 5 ataków w serii. Zaraz jestem na górze. Okej. Nie mam pojęcia, jak to przejść, ty. Powinno się zablokować, ale z tamtej strony jest to samo. Ale to mogę to usunąć w takim razie. Jakby. Chyba, że tutaj sobie stawiam siebie, tutaj robię tak, tu robię tak i nie da się przejść. Dobra, trzeba się teraz cofać. I lecimy tam, gdzie umarłem. No to w sumie dobrze, że poszedłem tutaj na początku. Przynajmniej się dowiedziałem, że muszę jeszcze zdobyć jedną moc tego Simsimringabunga. Cannot shine beyond the place of its beginning. Goodbye, Sargon. Dobra. To w takim razie, to jeszcze sobie przejdę może tutaj na tą górę. Tam gdzie umarłem. Trochę drogi tutaj jest, nie powiem. Lepiej dojadę? Chyba tak. Trzeba się będzie znowu wspinać tam na górę samą. Ale to. Dobra, tu sobie odpocznę jeszcze.
I do kolejnego odcinka w takim razie. Tutaj sobie zakończę. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i na razie i pa pa.